Zadanie jest stosunkowo proste, może rozwiążę je tutaj. No i wygląda to następująco. Patrzymy sobie, po której stronie znajduje się nasz tutaj węglowodór. Po prawej stronie, który mamy w naszej delta H. Nie, końcowe sobie możemy zapisać. To mamy do policzenia. No i widać, że jest tutaj taka sama ilość, natomiast, czyli tutaj też jest jeden i tu też, natomiast jest po niepoprawnej stronie, w związku z tym należy przemnożyć razy minus 1 i to będziemy mieli zmianę strony, czyli substraty są produktami, a produkty substratami. No i tutaj, jeżeli chodzi o pierwszą, no to patrzymy sobie, że mamy po dobrej stronie, prawda, ten węglowodór, ale jest go trzykrotnie za mało, więc razy 3. Sprawdzimy sobie, czy nam wszystko dobrze tutaj wyszło. Piętnaście drugich, tak. I 3 razy 2 no to 6 CO2 oraz 3 wody. No i tutaj tylko zmienimy sobie stronę. No i nasz C6H6. Traktując znak tutaj strzałki reakcji jako znak równości, możemy po prostu sumować sobie tutaj to jak układ równań. No i pewne rzeczy nam się tutaj skrócą, prawda? Zostanie tutaj tylko to oraz to. No i patrzymy sobie, czy to, co nam tutaj wyszło, zgadza nam się tutaj z reakcją docelową. Jeżeli tak, tutaj ewidentnie widać, że jest to samo, no to możemy policzyć delta H końcowa. No jest to suma tych tutaj delta H1 razy 3 plus delta H2 razy minus 1. Czyli podstawimy sobie tutaj nasz xy, czyli mamy 3x plus, a w zasadzie minus y. No i to właściwie tyle w tym zadaniu. Jeszcze ewentualnie jakąś tam jednostkę tutaj można było wpisać, jeżeli byłaby podana. Także dzięki za uwagę.